Rycerskie rekolekcje formacyjne. Niepokalanów Lasek. Część czwarta. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Te święto ksiądz, który celebruje msze święto, ma możliwość wyboru dłuższej albo krótszej wersji Ewangelii. Dlatego, drodzy bracia, wczoraj słyszeliście ten sam fragment biblijny w czasie Ewangelii, ale jednak krótszy. Zdecydowałem się tak wczoraj uczynić ze względu na te dwa akty uroczyste podnoszenia przez was sobie poziomu duchowego. Ale dzisiaj już rozszerzyłem całość Ewangelii. I chciałbym
Może rzucić takie dwie, trzy myśli, zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozpocznę od końca, to znaczy końca dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Są to dla mnie ulubione słowa, ponieważ może słyszeliście, drodzy bracia i kochane siostry, o tak zwanej duchowości nazaretańskiej. Pewnie nie jest to dla was pojęcie obce, ale końcówka dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna tę duchowość Nazaretu. Dlaczego powiedziałem, że jest to moje ulubione stwierdzenie? Ponieważ o tym szczególnie myślę, jak jest Nowy Rok, widząc fajerwerki. No one ładnie wyglądają, ale szybko gasną. Pięknie się prezentują, ale się szybko wypalają. I czasami niektórzy mają taką duchowość fajerwerków. To znaczy czekają na jakieś błyski, na jakieś efekty. Czasami to wszystko jest oparte na emocjach, ładnie to wygląda. Czasami jak się patrzy na takiego człowieka, to można powiedzieć o nim pozytywnie nawiedzony. Skacze z radości. Ale mija jakiś czas, emocje opadają, no i wiemy, co się często dzieje z takim człowiekiem. Do tej pory był zachwycony Panem Bogiem, mówił, jak wspaniale mu służyć. Czasami jest tak z małymi chłopakami, którzy zachwycą się służbą liturgiczną przy ołtarzu. Jak jest kandydatem na ministranta, to potrafi przyjść na cztery msze, jeżeli są danego dnia w tej parafii. Jemu to w ogóle nie przeszkadza, żadnego znużenia, znudzenia. On tylko myśli o tym, żeby uderzyć w ten dzwonek. Już się nie może doczekać, aż doniesie tę ampułkę. Cała msza święta jest dla niego zachwytem. A później jak się tak obserwuje chłopaków, to wiemy, że to różnie bywa. Duchowość fajerwerków, czyli czekanie na to, aż mnie coś połechta w środku. Ale to szybko mija. Pan Bóg oczywiście daje takie cukierki. On czasami lubi nas wynagrodzić. Daje taki słodycz celowo. Natomiast powiedziałem, i to trzeci raz już powtórzę, że moją ulubioną duchowością jest Nazaret. Bo co on oznacza? Jak Pan Jezus wraca do tej pięknej miejscowości, to o nim prawie nic nie dowiadujemy się z kart Pisma Świętego. To jest duchowość ukryta, poniekąd dla nas tajemnicza. Ale możemy się domyślać, co Pan Jezus robił. No, wzrastał, uczył się. Czasami pewnie jako dzieciak denerwował Matkę Bożą, świętego Józefa. Poznawał kolegów. Kiedyś to pięknie powiedział ksiądz Pawlukiewicz. W Nazarecie Najświętszy sakrament plątał się między garnkami. Taka szaruwa, codzienność, bez żadnych fajerwerków. Ulubiona duchowość i wydaje mi się, że powinna być ulubioną duchowością każdego, kto chce wzrastać w wierze. Bo kto chce prawdziwie się przybliżyć do Pana Jezusa, musi doświadczyć tego, że codzienność jest szara. Czasami no, człowiek budzi się, znowu ta pobudka w komórce, dobra, chociaż jeszcze na chwilę drzemka, może jeszcze druga drzemka. Ciągle ta sama celebracja. Człowiek wstaje do pracy, może jedzie tramwajem, autobusem, widzi znowu te same gęby. Nic nadzwyczajnego. Patrzy przez okno, szaruwa. Po raz 1478 wchodzi tymi samymi drzwiami do tej samej roboty. Tak, jak wchodził pierwsze 10 razy, tego wszystko zachwycało. Wszystkim się zadziwiał, stresował się. Trema powodowała, że wszystkie zmysły od rana były otwarte, jakby 5 kaw wypił. A teraz można wypić 7 i nic. Nic człowieka nie jest w stanie pobudzić, chyba że przy wejściu do roboty widzę własnego szefa, to na moment się rozbudzę. Ładnie się uśmiechnę, później może ktoś siada do biurka albo idzie pracować w pole. Ciągle to samo. Pada deszcz, pada śnieg. Ciągle te same twarze. Pamiętacie, drodzy bracia, jak pierwszego dnia rozważałem historię Dawida. On właśnie w tę nudę popadł. Nic go już nie potrafiło rozweselić. Żadna radość.
Do tej pory potrafił zachwycać się graniem na harfie, ale czy my cały czas musimy czuć taki ładunek emocjonalny? No przecież chyba nie. Gdyby zauroczenie, zakochanie rozpoczynało się i nigdy by się nie kończyło, to byśmy zwariowali. Zauroczenie, zakochanie w drugiej osobie jest potrzebne, bo szczególnie nas facetów motywuje. Jak sobie przypomnimy swoje pierwsze zakochania czy zauroczenia, to na pewno tak było, że powiedzmy dziewczyna miała przyjść do naszego mieszkania. Normalnie mama przez 10 lat nam mówiła, żebyśmy te skarpety spod ściany podnieśli, ale nam one oczywiście nie przeszkadzały. Mogły się hurtowo walać pod kaloryferem, tapczanem, na lampie, ale miała przyjść ona, więc człowiek się zmotywował, odkrywał w sobie nowe możliwości, nowy potencjał, mnie na to stać. Ale zauroczenie nie może trwać za długo. Tylko jest po to, żeby pokazać, że mnie stać na rzeczy, które bym sobie w ogóle nie odkrył dzięki temu uczuciu. Dlatego na początku wiary w Pana Jezusa muszą być fajerwerki. Pan Jezus pokazuje, zobacz, jakie masz możliwości, ale to nie będzie trwało wiecznie. Za chwilę wrócisz do swojego Nazaretu. I tobie nikt za ten Nazaret w zasadzie nie będzie codziennie dziękował. My sobie tutaj tak pięknie dziękowaliśmy. Bardzo dziękuję za wasze podziękowania wobec mojej posługi. Ja też dziękuję Panu Bogu za was. Natomiast ja czasami też proszę, szczególnie moich parafian, żebyśmy z tym podziękowaniem nie przesadzali, bo a później Pan Bóg za co nam podziękuje? Jak my sobie już za wszystko podziękujemy, to Pan Bóg powie, no odebraliście nagrodę na ziemi, więc w niebie już jej nie będzie. Więc ja tak powiem ogólnie, że naprawdę jestem wami zbudowany. Bóg zapłać za waszą posługę. Gorąco zapraszam do Puszczy Noteckiej, do Piłki. Może jeszcze parę słów powiem, ale za dużo nie chciałbym mówić dziękuję, dziękuję, żeby Pan Bóg wam podziękował za to, co się w moim sercu dzieje. A dzieje się wiele, gdy patrzę na was. I niech Pan Bóg da wam za to nagrodę. Niech nagrodą nie będą moje słowa, bo one przenikną. Jest lepsza, większa nagroda. No ale wracam do tego Nazaretu. Ten mozuł, ta codzienność. Jak pamiętacie, jak mieliście małe dzieci, czy macie ciągle ta pielucha. Po raz trzeci znowu się zesikała? No ile można? Znowu to samo zrobić? Tak, codziennie trzeba zjeść, codziennie trzeba się umyć. Nazaret. I nie ma żadnego splendoru, nikt ci nie robi zdjęć. O, mężuniu kochany, znowu wstałeś wcześniej z łóżka. Szacunek, brawa, nic z tego. Żadnych nagród nie będzie. Uczymy się pewnej oczywistości, ale wzrastamy. Idziesz do kościoła, nikt ciebie nie widzi. Idziesz na tą dziesiątkę różańca, koronkę. Nawet ciebie ksiądz nie zobaczy i nie podziękuje ci, mówiąc, o, jak to miło, że widzę parafianina w kościele. Jestem Panem zbudowany. Alleluja. A jak ci nie podziękuje, albo jeszcze źle na ciebie spojrzy i zamiast powiedzieć parafianom, słuchajcie, jestem tym człowiekiem zbudowany, to jeszcze może ciebie obgada przy jakimś parafianinie i tobie się przykro zrobi? Nazaret, szaruwa. Co wiemy o Nazarecie Pana Jezusa? Prawie nic. Prawie 30 lat w totalnej tajemnicy, codzienność. Rekolekcje rozpoczęliśmy od Dawida i jego znużenia i też zacytowałem Księgę Izajasza. Młodzieńcy męczą się i nużą. Bo młodość ma to do siebie, że muszą być te emocje. Ja też pamiętam siebie, jak byłem nastolatkiem, jak mnie się podobały te msze właśnie. Też wspomniałem, tak zwane uzdrowienie. Tu gitara, tu taka fajna dziewczyna na flecie gra, a tu taka inna na skrzypcach. O, jak było super. I tak sobie żeśmy te ręce podawali i ściskali, ale było fajnie. Młodość poniekąd to potrzebuje. Ale Biblia mówi, młodzi się męczą i nużą, jeżeli nie chwycą istoty sprawy. Między innymi dlatego mamy tak wiele kryzysów w relacjach małżeńskich, że ludzie pozostają na poziomie uczuć, zakochania, zauroczenia. Tak jak wczoraj mówiłem o elemencie lęku, też czasami zostajemy na tym pierwszym etapie i się zamartwiamy.
Ta trwoga nas paraliżuje, a Bóg nie mówi nam, żebyśmy się nie lękali, bo to jest ludzkie, ale prosi nas, żebyśmy szli do przodu w tym lęku. Często tego nie umiemy i rozpaczamy. Tak samo jest z zauroczeniem. Drugie ekstremalne, skrajne uczucie. Ono jest radosne, przyjemne, ale nie można na nim zostać. Dzisiaj wielu ludzi na tym poziomie pozostaje. Nie buduje głębszej relacji. Jak kończą się uczucia, jak mi się ta dziewczyna przestaje podobać, to ją wymieniam na inny model. Nic nie przeszkadza. Mieszkałem z nią parę lat, ale teraz już żadnej satysfakcji. Podręczniki typu 365 pozycji na każdy rok. No, dzisiaj w tym roku przestępnym dzień nudy. No, ale już nic mnie to nie zachwyca. Poszukam sobie lepszego przedmiotu. Użytkujemy siebie wzajemnie. A Nazaret to jest, no, jak jest w małżeństwach, jak mija 5. rok, 10., 20. No właśnie. Bo właśnie o tym chciałem mówić, tak może ponurą minę zrobiłem, ale... Bo sobie teraz właśnie przypomniałem, ja przez moment też posługiwałem w hospicjum w Poznaniu, hospicjum Palium. I tam też sporo świadectw widziałem, ale teraz mi się przypomniało jedno, 40-letnie małżeństwo. Ten pan, jak już umierał, agonia trwała, znaczy agonia sama tyle nie trwała, tylko odchodzenie parę tygodni. Jak przychodziłem z Panem Jezusem, to na początku jeszcze ten Pan mógł przyjmować Pana Jezusa. Taką cząstkę hostii dostawał i zawsze była obok niego żona. I ona dostawała tę drugą część Najświętszego Sakramentu. A w pewnym momencie już nawet mąż nie mógł przyjmować Komunii Świętej. I tylko ona w intencji swojego męża przyjmowała. Ale pamiętam, jak mi powiedziała. I właśnie wtedy obchodzili chyba 40. czy 45. rocznicę ślubu. Teraz już mi się trochę fakty mylą, ale logikę zachowuję. Pamiętam jej słowa. Ona mi mówiła mniej więcej tak. Proszę księdza, ja go jeszcze tak nie kochałam jak teraz. Oczywiście były różne dni w małżeństwie. Różne. Te radosne i te smutne. Kochaliśmy się. Kłóciliśmy, godziliśmy, wychowywaliśmy dzieci, cieszyliśmy się wnukami. Ale teraz kocham go tak, jak nie kochałam go nigdy. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. A już leży sparaliżowany, wszystko mu muszę podstawić. On mnie już nawet nie słyszy i mi nie odpowie. A ja go maksymalnie kocham. No więc to jest to, co drodzy bracia powiedzieliście w tej cząstce kazania. Że to jest możliwe u ludzi, którzy nie boją się Nazaretu, którzy wiedzą, że miłość to nie pluszowy miś, nie? Jest taka piosenka, tak? Ani miłość. Miłość to jest codzienne walczenie przede wszystkim o Pana Boga w moim życiu. A jak jest On, to On spowoduje, że wszystko w moim Nazarecie dojrzeje. Amen. Naukę wygłosił ksiądz Daniel Wachowiak. www.rycerzejp2.com.pl